Hej kochani, witajcie na kanale Kocham Zabawki, a dzisiaj mam dla Was prawdziwy hit, prawdziwą nowość, Playmobil History. Na opakowaniu mamy pokazaną ogromną piramidę, popatrzcie tylko. W środku bardzo dużo się dzieje, jest tutaj sarkofag, mumia, jakieś tajemnicze wejścia i groty, a cała akcja dzieje się w Egipcie. Z tyłu na opakowaniu mamy pokazane, jakie elementy znajdziemy w całym tym zestawie. Popatrzcie, tutaj na przykład są Egipcjanie, a tam jakiś faraon. Tutaj mamy jakieś sarkofagi, a tutaj mniejsze sarkofagi. Są też jakieś naczynia, są dwa kościotrupy, jakieś zwierzęta. Zaraz wszystko dokładnie pokażę Wam z bliska i jeszcze raz dokładnie sobie o tym wszystkim opowiemy. Oczywiście w środku Playmobil History znalazłam instrukcję obsługi. Tutaj jest napisane dokładnie krok po kroku, jak złożyć całą tę piramidę. Ja już piramidę złożyłam za pomocą instrukcji, która była dołączona do opakowania. Popatrzcie, jaka ona jest duża, jaka piękna. Ma tutaj różne kryjówki i zobaczcie, ile wejść. Są tutaj schody i tutaj zapewne mieszka jakiś faraon. Zacznijmy może od tego dużego sarkofagu. Popatrzcie, jest cały ze złota, wręcz się mieni. No i zajrzyjmy, czy coś w środku skrywa. Wow, w środku ten sarkofag skrywa mumię, popatrzcie. A kiedy otworzymy tą mumię, w środku jest szkielet. Wow! W zestawie znajdują się Egipcjanie, niosą oni jakąś wielką skrzynię. No i tutaj mamy faraona. W zestawie znajdują się dwa szkielety. Jeden to biały szkielet, a drugi jest szary szkielet. Popatrzcie, mają one ubraną biżuterię w kolorze złotym. Następnie są takie malutkie zwierzątka. Ten zielony to jest wąż, tutaj mamy raka, a tutaj są jakieś wielkie czarne robaki. Kolejny zestaw to są naczynia. Są to półmiski, są to dzbanki, miski, miseczki. Na pewno przydadzą się naszym Egipcjanom. Oczywiście w Egipcie w każdej wieży znajdują się pochodnie. No i tutaj mamy aż trzy rodzaje pochodni. Pierwsza to jest pochodnia, którą możemy złapać w dłoń. Kolejna możemy ją zawiesić. Jeszcze inna może stać sobie tak luzem i oświetla nam drogę. Oczywiście broń jest jak najbardziej wskazana. Noże, pistolety, jakieś łuki, wszystkie takie cuda znajdują się w naszej wieży. Już teraz widzę, że Playmobil History to będzie świetna zabawa. Jest tutaj wielka wieża, jest mnóstwo rekwizytów i gadżetów. Prawdziwi Egipcjanie, no i szkielety, mumie, sarkofagi, naprawdę fantastyczny świat. Kochani, jeśli podobał Wam się filmik, kliknijcie lajka, czyli łapkę w górę. Mile widziane są również komentarze. Możecie wpisywać, jak Wam się podoba ten zestaw Playmobil History. A być może Wy macie również taką piramidę w domku. Koniecznie napiszcie to w komentarzu. Zasubskrybujcie również kanał Kocham Zabawki. Wtedy będziecie dowiadywali się o wszystkich nowościach, jakie pojawiają się na naszym kanale. Serdecznie Was pozdrawiam, Emilka, pa pa!